Minecraft, ale zamiast zwykłych serc, serca są gamingowe. W dzisiejszym odcinku muszę wykonywać różne zadania, aby odblokowywać nowe serca. Za każde wykonane zadanie otrzymuję nową umiejętność albo item z jakiejś znanej gry. Dla was też przygotowałem pewną zagadkę, z jakiej gry jest to przedmiot. Jeżeli wiesz, jaki to przedmiot, zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie wiesz, no to za chwileczkę się przekonasz. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz zaczynamy! Zaczynamy naszą przygodę! Startuję z jednym sercem! Wykonaj zadania i odblokuj nowe przedmioty i umiejętności postaci z różnych gier! Jak widzicie, na chwilę obecną mam tylko jedno serduszko i muszę zdobyć pozostałą ilość. A pomiędzy tymi serduszkami znajduje się prawdopodobnie kontroler do gier. Więc na początku muszę zebrać 10 bloków zwykłym drewnianym kilofem. No dobra, bardzo proste zadanie, więc zaczynamy! Pyk! Crafting, cyk, kijki, deseczki. Mamy podstawowy kilof. Od razu lecimy z kamieniem, bo kamień będzie mi potrzebny, żeby zrobić sobie na przykład kamienny kilof. Więc na szybko zbieramy 10 klocków. Jestem mega ciekawy, jakie kolejne zadanie jest dla nas przygotowane. Mam nadzieję, że nie będzie wcale trudne. 9. I uwaga, ostatni blok. Boom! Dostaliśmy coś. Fortnite Heart, odblokowałeś serce Fortnite'owe. I spójrzcie, teraz koło serduszka mojego czerwonego mam ikonę Fortnite'a, ale bajer. I mamy tutaj, wow, przycisk awaryjny Fortnite'owy. Dodatkowo dostałem kill-off. Co jest? Patrzcie na taki kozacki kill-off. Ja dziękuję, jak on szybko farmi matsy. Spójrzcie na to. Nie ma w ogóle animacji. Wow, ale bajer. I to mi się podoba. Wow, może będzie gdzieś tutaj pod spodem żelazo. Jest i żelazo, ale szybko, co jest? Dobra. No ten kill-off jest przekozacki. Nie sądziłem, że będzie aż tak zarąbisty. Dobra, wychodzimy stąd, szybkie schody do góry. I użyjmy sobie przycisku. Boom. Co jest? Czerwony impostor, o! Moi drodzy, chłop z Among Us'a mnie goni. Patrzcie, jaki mały. Kurde, mam dwa serduszka tylko. Co jest? To jest normalny impostor z Among Us. Czy mogę go tak pacnąć? Odejdź. Dostał. Dostał! Leży! Łowca potworów! Wow! Sus knife'a dostałem! Spójrzcie na to! Jaki kozacki mieczyk! Ciach! Ciach, ciach, ciach! Ha! Dobra. I mam coś jeszcze w plecaku. Co to jest? Summon? Profesor Oak! To jest ten profesor z Pokemonów! To czekajcie, zesummonujmy go gdzieś tutaj u góry, żebym wiedział, gdzie on będzie. Boom! Jest! Zbierz 16 bloków drewna i zanieś do profesora. Mam 3 już przy sobie, okej. Okay. I tym kill-offem mega szybko farmię bloki też. To będzie najprostsze zadanie ever. Dobra, dobra, dobra. O, Szaczku! Szkoda, że się ze mną dzisiaj nie ma. Swoją drogą, z pewnością jesteście ciekawi, dlaczego Szaku nie jest ze mną na odcinku. Więc moi kochani, Szaku pojechał do rodziny odwiedzić. Rozumiecie, obowiązki czasami rodzinne są też. Więc pozdrawiamy całą rodzinkę Szaka. Wy też możecie pozdrowić jego rodzinkę w komentarzu. Matkę, babkę i prababkę. I ojca Buraka! Jak to zawsze mówię, oczywiście są żarty. Dokładamy tutaj szybciutko do profesora z Pokemonów drewno i... Patrzcie, teraz moje serce jest jako Pokeball. Coś dostałem? Dostałem Mario Parkour oraz ogon Pikachu. Dobra, tu sobie szybciutko wszystko sprawdźmy. No i co to jest? Mario Parkour. Klikamy. Wow! Zbudował mi się parkour, który muszę pokonać i otworzyć skrzynkę. No dobra. Hop. 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 Dobra. Hop. Okej. Dobra, w koło teraz. Na rajciku. Cyk. Cyk. Dobrze. I ostatnia drabinka. I łap! Jestem na górze. I co teraz mam się od bloku szlamu odbić i tam wskoczyć? Let's go! Hop! Hop! Prawie. Jeszcze raz. Hop! Hop! Jestem! Tutaj mamy taką małą kropeczkę. Muszę na nią wskoczyć i otworzyć skrzynkę. Dobra. Próbujemy. Hop! Hop! Da! Najgorzej. Dobra. Nieważne. Mam deski. Podbudujmy się. Bo byłem już prawie na samej górze. Otwieramy skrzynkę i... Księga wiedzy Mario? Woo! Ej, teleportowało mnie gdzieś na dół. Teraz muszę wejść do craftingu, żeby coś stworzyć. Dobra, sprawdźmy recepturę nową. Co mamy do zrobienia? Jest! Wow, potrzebujemy dębowe liście oraz ziemi. Okej, okay, więc no co mogę powiedzieć? Zróbmy sobie szybko jakiś piecyk. Przetopmy sobie troszeczkę żelaza. Dobra, postawmy kilka piecyków. Raz, dwa. Pyk, położymy tutaj połowę. Połowę desek niech się pali. Cyk, cyk, niech się pali. No i w końcu ten ogon Pikachu przetestujmy. 3, 2, 1. Wow! Ale dymy! Czy wy to widzicie? Szybko do wody! Wow, jeszcze raz! Wow! Nie sądziłem, że ten ogon Pikachu będzie aż...
taki mocny. Przesadziłem. Dobra, gaście to, gaście to, gaście, bo mi cała wioska pójdzie z dymem. Potrzebujemy zrobić nożyce i teraz musimy ogarnąć. Właśnie, bo mi się drzewo pali. O, wiedźma. Dawaj z pioruna we wiedźmę. Dobrze. Dostała. Szybko, 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 szybko. Scyzoryki. Dobra, mamy to. Dobra, zróbmy sobie szybciutko nowe serducho. Sakwa. Co? Uderz 10 villagerów? To jest proste. Chodź. Boom, boom, boom. Mam już 2 hity. Done. Woo! Oni wylatują tak w górę? No dobra, niech będzie. Pach, pach. Cream, Jake, Norman, Nathan. Chodź, Nathan. Pach. To easy. Pum. Leżysz. Okej, okay, odblokowałem serce GTA i Summon Pac-Man Maze. GTA Rocket Launcher. Chyba sobie żartujecie. Nie gadę, że walę z RPG-a. Jeszcze raz. Gdzie jest villager jakiś? Właśnie. Gdzie ty jesteś, wiedźmo? Teraz się w ogóle ciebie nie boję. Tam jest. Puu! Puu, 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 puu! I co? Gdzie jesteś? Ze swoimi głupimi podkami? Ej, to jest tak OP. Spójrzcie na to. Wow! Idę podbić tą wioskę. Tam jeszcze został golem do zabicia. A ja nie mam itemku, więc by się przydało. Halo, golem, widzę cię. Boom! Nie dostał, teraz dostał. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Żyje. Cztery, leży. Raz, dwa, trzy. Wow! Ale to jest mega mocne. Naprawdę. Jest gitara, dobra. Ile mamy tych sztabek? 10. O, coś powinniśmy z tego zrobić. Nie powiem, że nie. Zbroję zróbmy. Dobra, nice. Zapomniałem, że jeszcze mam labirynt Pac-Mana. Dobra, gdzie go postawimy? Gdzieś tutaj, żeby było dużo miejsca. Uwaga, 3, 2, 1, bum! O kurde, co jest? Faktycznie się postawił. Dobra, mieczyk w dłoń. Będziemy walczyć, okej. Okay. Nie tędy. Labirynt Pac-Mana. Będziemy musieli teraz odnaleźć drogę, a na końcu drogi z pewnością coś będzie fajnego nas czekało, więc sprawdźmy sobie. Tutaj nie. Jest skrzynia! Blok struktur. I co to daje? Jakieś serduszko. Klikam. Piggy Butcher? Halo? Mogę z tam pogadać, gościu? Muszę zdobyć 16 wieprzowin, żeby dostać od niego Roblox Heart. Kto gra w Robloxa, zostawia łapkę w górę i pisze, jaki jest twój ulubiony tryb w komentarzu, bo jestem mega ciekawy, w jakie tryby pykacie sobie w Robloxie. Z rakietnicy do świni, pach! Masz bewsztyk, mordo? No gdzieś musi mieć bewsztyk. Chodź, 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 chodź. Z nożyka, impostora. Pach, 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 pach. Ciach, 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 ciach. Kurczę, ile ona ma życia? No to troszeczkę będę musiał się naszukać. Przykro mi, potrzebuję z ciebie szynkę. Dawaj. 17 sztuk udało mi się zdobyć, więc ponad stan. Gdzie on jest? Tutaj. Butcher. Mamy to. Roblox Heart. O, i zginął. Szkoda. I co ja mam z tym zrobić? Wow. Hagi Wagi? Okej, okay, let's go. Co jest? Gdzie on jest? O kurde, spójrzcie na niego. I nie gadajcie, że mogę walić do niego z RPG-a. Pum, pum. Ej, ale Hagi Wagi nie czuję. Jak nie czuję? Normalnie czuję. Teraz pioruna jeszcze, Pikachu. Pikachu, bierz go! Dobra, troszeczkę przesadzam, troszeczkę mnie to ponosi. Pum! Z rakiety, pum! Z rakiety. No i dojeżdżamy go teraz z mieczyka. Moi kochani, Hagi Wagi jest za prosty. Pach! Dostał! Leży! Pokonałem go! Ej, to był mega prosty boss. Czy coś z niego dostałem? Coś wypadło? Naprawdę nic z niego nie wypada? A odblokowałem, moi kochani, wszystkie serduszka oraz pada, na którym można grać. No to teraz czas pokonać smoka. Jesteśmy na miejscu i teraz trzeba odnaleźć tylko drogę na górę. Okej, okay, i jesteśmy. Ale ten kill-off jest zarąbisty. Najlepszy kill-off, jaki kiedykolwiek używałem. Czy on do mnie od razu wali, czy mi się wydaje? Miejmy nadzieję, że nie. Bo jak spadnę, to jest dyntka ze mną. Pum! Raz. Pum! Dwa. To zdetonujmy ręką. Wow! No, tu mnie troszeczkę fantazja poniosła. Pół serduszka zostało. Czy on perczuje, czy mi się wydaje? Tak, sperczował! Oto teraz rakiety w niego! Jazda! Do końca! Uciek! Najgorzej! Dobra. Zestrzelone, zestrzelone, zestrzelone. Walimy, walimy w niego. Co jest tak słabo? Nie no, ten RPG jest jakiś daremny! Dawaj, 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 dobrze, 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 dobrze. Nie no, to jest najgorsza broń ever. Dobra, dobiłem go do połowy. Czas zmienić trochę taktykę. Chyba podbuduję się wyżej, wiecie. Zróbmy sobie coś takiego, żeby nie spaść. On jak wyląduje, to będę walił bezpośrednio na dół. Mam nadzieję, że zadam mu damage.
A jak uderzymy Pikachu? Działają tu pioruny i to dobrze! Woo! Dobra, jest dragon! Czy on dostaje, czy nie dostaje? Bo już sam nie wiem! Dobra, jakiś damage niby dostał, ale bardzo słaba jest ta bazooka. Jednak bazooka z GTA nie sprawdza się na smoka w Minecraft. A nie spodziewałem się tego. Dobra, dobra, ląduję. Muszę rozwalać struktury wokół niego, wtedy tak jest! Dostaję większy damage! Pokonany smok! Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, wbijaj na pixieshop.pl po przekazackie koszulki. Trzymajcie się, hej!